kamerysto. To studio filmowe Diana, kierowane twardą ręką przez tajemniczego prezesa Pińskiego. W studiu tym powstaje popularna telenowela Prosto w serce, opowiadająca o poczciwej rodzinie Dobrowolskich. Gwiazdami tego serialu są Barbara Ruziecka i Bogdan Kępka. Tak się jednak składa, że para tych aktorów właśnie niedawno przestała być małżeństwem, a spór o podział majątku trwa nadal. Reżyserem serialu jest Lucjan Grauer, który w młodości nakręcił jeden niezbyt udany film kinowy, ale w duszy uważa siebie za drugiego Spielberga. No i warto dodać, że jest nowym partnerem życiowym Barbary Ruzieckiej. Jego najbliższy współpracownik to Edward Kolenda, rzutki i przedsiębiorczy kierownik produkcji. U niego żadna złotówka nie może się zmarnować, zwłaszcza kiedy trafia do jego kieszeni. Pani Celina pisze scenariusze, ma talent poetycki, ale o życiu wie mniej więcej tyle, co średnio rozwinięty przedszkolak. Wśród licznej ekipy twórców serialu spotykamy debiutującą aktorkę Magdę i inspicjenta Michała. Oboje są zakochani, ale jeszcze nie mają odwagi tego sobie powiedzieć. W dodatku rozplotkowana ekipa nie ułatwia im życia. Właśnie minął nerwowy Sylwester i rozpoczął się nerwowy nowy rok. Proszę bardzo, tutaj damy, z prawej strony damy jakieś krzesła, Barbara po prawej stronie, ja w środeczku, z tyłu dekoracja. O, dobrze jest, proszę bardzo. No dobrze. No Barbara! Przemek gotowy? Możemy grać. Państwo gotowi? Znaczy, no, jak pan widzi, nie wszyscy. Nie, weź mikrofonik, przepraszam bardzo. Nie. Przemek. Zawodowcy tutaj są, więc myślę, że będziemy się słyszeć. Dobrze, proszę państwa, mobilizujemy się. Gotowy? Kamera. Poszła. Dzień dobry państwu. Artur Głowara, program kulturalny Kultur News. Przepraszam bardzo pana. No wie pan, tu siedzi kobieta. Wyłącz kamerę. Siedzi obok męż, reżyser słynny radia, filmu, telewizji. Pan zaczyna od siebie, jakby pan był nie wiadomo kto. Barbara, nie odzywa się już, naprawdę. Nie znasz się na niczym, się odzywasz. Ale proszę pana, trochę racji dziewczyna ma, bo dobrego wychowania odrobinka by się przydała. To jest ostatecznie program kulturalny, prawda? Proszę pana, ja zawsze zaczynam od przedstawienia samego siebie. Takie są reguły. To może by pan spróbował je zmienić. Tak i jest. Spróbować, jak to jest, jak się zaczyna od przedstawienia gości. Właśnie. Nie, proszę ci nie odzywać się, bo się tylko kompromitujesz, naprawdę. O ile się nie mylę, to ja jestem państwa gościem, prawda? I to jest wasze studio. Gościa, proszę pana, to się zaprasza. A pan tutaj dzisiaj przyszedł bez zapowiedzi. Słuchaj, ja naprawdę nie ręczę za siebie. Trochę racji ma, proszę pana. Wam dziennikarzom to już się wydaje, że naprawdę wszystko wolno, że wejdziecie. Ani B, ani M, ani dzień dobry, ani do kobieta pierwszeństwo. Dziękuję bardzo, czas minął. Do widzenia państwu. Rozłączę się. Nie, no proszę pana, no nie zachowujmy się jak dzieci, proszę, no widzisz co narobiłaś? Przez te twoje głupie gadanie będę musiał takiego śmiecia na kolanach przepraszać. Przepraszam pana, grajmy. Halo. Proszę bardzo. Państwo gotowi? Tak. Na pewno? Tak. Kamera. Poszła. Dzień dobry państwu. Artur Głowara, program kulturalny Kultur News. Proszę państwa, naprzeciwko siedzi znana i lubiana gwiazda wielkiego i małego ekranu, pani Barbara Ruziecka-Kępka. Już tylko Ruziecka. No właśnie, oraz słynny reżyser filmowy i telewizyjny, pan Lucjan Grauer. Pan Lucjan jest reżyserem bardzo popularnego serialu Prosto w serce. Pani Barbara jest odtwórczynią jednej z głównych ról. Główną gram. No właśnie. Ostatnio dobiegła nas sensacyjna wiadomość, że razem z popularnym dziennikiem Świt przygotowują państwo akcję charytatywną. Czy to jest prawda? Piękna i z serca płynąca. Może ja w kilku słowach. Gazeta Świt zamieściła bardzo wzruszający reportaż o życiu rodziny. Akurat nazwisko wyleciało mi z głowy. Maciejaków. Rodzina Maciejaków, która z gromadką dzieci żyje jedynie z zasiłku babci. I dosłownie nie mają co do ust włożyć. Krótko mówiąc, nasz serial postanowił wziąć w opiekę rodzinę Maciejaków i ulżyć ich w doli. Rozumiem, że chcecie państwo ich wesprzeć finansowo. Tak jest. I nie tylko. Jesteś naprawdę fantastycznym chłopakiem i strasznie mi na tobie zależy. No, ale
bardzo mi na tobie zależy. Nie bez sensu. To nie moja wina, Magda. Ale... jakoś tak wyszło. Miał, bardzo cię przepraszam. Naprawdę, to wszystko nie tak miało wyglądać. Jesteś naprawdę bardzo... fantastycznym chłopakiem. Strasznie mi na tobie zależy. Strasznie mi na tobie zależy. Nie, co ja mówię? Musisz mi uwierzyć. Naprawdę cię lubię. Naprawdę bardzo cię lubię. Ten młody. Mamy dzisiaj dla całej rodziny Maciejaków niezwykłą niespodziankę. Zagrają w naszej telenoweli. Naprawdę? Tak jest. Nasze kierownictwo telenoweli jest już w kontakcie z rodziną Maciejaków. I decyzja jest taka, że państwo Maciejakowie będą sąsiadami naszej telewizyjnej rodziny. Dobrowolskich. Dobrowolskich. I otrzymają honoraria, tak jak aktorzy? Tak jest. Nie, oczywiście takie jak gwiazdy. Barbaro, ja wyjdę z siebie. Przepraszam państwa i... nasze kierownictwo jest już w kontakcie z państwem Maciejakami i oni się bardzo ucieszyli z tego powodu, bo przecież tu nie chodzi o pieniądze nawet w pierwszym planie, ale może nawet bardziej o zaszczyt grania w naszym serialu. A więc w serialu Prosto w serce prawdziwa, uboga rodzina Maciejaków. Można by powiedzieć językiem metaforycznym, że to jest taki cios prosto w serce polskiego telewidza. Tak. Prosto z planu, specjalnie dla państwa. Artur Głowara. Stop. Dziękuję. Proszę pana, tam chyba ten cios to nie za bardzo. Może by to jeszcze raz nagrać, bo tam strzał byłby lepszy. Strzał prosto w serce. Strzał, tak, musi pan. Zostaniemy jednak przy ciosie. Panie redaktorze, ja mam jeszcze tamten moment, kiedy ja zapomniałem, jak ta rodzina ma na nazwisko, to pan wytnie chyba, co? Panie Lucjanie. Dla pana już wycięte. Do widzenia państwu. Dziękuję panu uprzejmie. Ty z tą łapą musisz do każdego redaktora... Ja się naprawdę pomylił tam sobie, jak ty tekst tutaj dajesz. Co? Trochę nieprzygotowany w ogóle. Ale co się pomyliłem? W doli ulżyć. Kto tak mówi? W doli ulżyć. Ale ja powiedziałem ulżyć w doli wyszło. No to jak... A ty lepiej, że nie ma co do garka było, a to nie ma co do ust włożyć. Ja myślałem, że pęknę. Tak... A cię to zawsze śmieszyło, że do ust nie ma co włożyć. Nie za bardzo się odkrywam. To ty, Michał? Chciałbyś porozmawiać? To bardzo dobrze się składa, bo ja też bym bardzo chciała porozmawiać. A gdzie ty jesteś? Pod drzwiami. No, to wejdź. No, cieszę się, że przyszedłeś. Poczekaj, skończ rozmowę. Specjalnie przyszedłem, żeby... Żeby co? Żeby... ci powiedzieć... Słucham. Że... pojutrze masz wolny... zmienili grafik. No i co w związku z tym? Żebyś nie przychodziła, bo masz wolne. Nie masz zdjęć. Ale... coś ważnego chciałaś mi powiedzieć. No tak. Chciałam ci powiedzieć, żebyś się już nie fatygował mówić mi, że nie mam zdjęć, bowiem. Tak? No, przeczytałam na tablicy. I to tylko to? No tak. To... ja będę leciał. To pa. No to pa. Można by powiedzieć językiem metaforycznym, że to jest taki
ciost prosto w serce polskiego telewidza. Tak. Prosto z planu, specjalnie dla państwa. Artur Głowa. No to trzeba tym ubogim pomóc. Jak oni się nazywają? Wojtasiki? Jakie Wojtasiki? Matysiki. Ja im zrobię skarpety ze szczerego serca, żeby im noga nie zmarzła. Świetny pomysł. A ja im zrobię drugą, żeby mieli do pary. Zawsze musisz wszystko ode mnie ściągać. Od szkoły już tak masz. No. Przed chwilą oglądałem telewizję. I ten pomysł z ubogą rodziną to jest, kochani, strzał w dziesiątkę. Premie się posypią. To się cieszę. To się cieszę prawie jak pan. No, z tym, że ja panu powiem, to niech to będzie między nami. Z tymi Maciejakami to był mój osobisty pomysł. Bo było akurat tak, że czytałem tę gazetkę, ten świt, czy szmata jak się nazywa, świt, tak, i tam było coś o ubogich, a ja miałem cały czas w głowie, że muszę znaleźć kogoś na niego, na tych sąsiadów dla dobrowolskich. I nagle tak czytam i jak błyskawica myśl, że przecież nikogo tańszego niż te Maciejaki to ja nie znajdę. No brawo, Kolenda. Widać, że macie głowę tam, gdzie trzeba. Musicie tylko mocno rozdmuchać tę historię. Już zaczynam dmuchać, panie Pilski, już. I mamy dziewczynkę, chłopczyk w środku, chłopczyk z prawej. A na koniec wszyscy się razem obejmiecie. Jak to się wszyscy obejmiecie? Jak ja mam wszystkich objąć? A no nie wiem, spróbujcie. Wszystko szybko, z nerwem, bo to jest zwiastun, to nie może się ciągnąć jak traki. Uwaga, skupmy się. Nie łaź mi tu teraz, błagam cię! Matko! Uwaga, dźwięk! Gotowi? Gotowi? No się tak nie drze, panie Adasiu. Uwaga! Akcja! To ja, Józef Dobrowolski. A to jest moja żona, Maria. Dobrowolski. Stop! Pani Basiu, miała pani tylko kiwnąć głową. Przepraszam bardzo, ale ja nie mogę tylko kiwnąć głową, ponieważ ja tutaj gram główną rolę, proszę pana. Zwiastun musi iść szybko i nie będzie się każdy z osobna przedstawiał. Dobrze, to zróbmy tak. Ja się najpierw przedstawię, potem się przedstawi kolega Kępka. Tak. Pani to da, bo do wieczora stąd nie wyjdziemy. Dobrze, to jeszcze raz od pani Basi. W twojej sprawie też walczę. Walczę w twojej sprawie. Cicho już. Uwaga, od pani Basi jeszcze raz. Akcja. Tak, to ja, Maria Dobrowolska. A to mój mąż, Bogdan Kępka. Józef, przepraszam, mogę jeszcze raz? Dobrze, jeszcze raz, proszę bardzo, spokojnie. Od pani Basi, uwaga. Uwaga. Nie teraz! Wstrzymaj! Słyszałeś? Nie teraz. Co ty będziesz dziecku rozkazywał, kiedy ma sikać? Chodź, ale chodź. Proszę, cicho, koncentrujmy się, przy szybciej pójdzie, na litość boską. Uwaga. Maciej, skupmy się. Ścianę, proszę bardziej oświetlić tam z tyłu. Cisza, cisza, cisza! Może pan taki krzyczeć, panie Adasiu? To kontrówkę mi tam zaświecić, nic nie widać. Nie, Adasiu, do teatru się spóźnię. Grajmy już. Ty, błagam cię znowu, drugi raz, nie łaź mi tutaj. Dobrze, bo nie musi pan się drzeć, wszyscy mamy uszy, słyszymy. Przepraszam jeszcze raz, uwaga, spokojnie. Gotowi? Tak. Akcja! Tak, to ja, Maria Dobrowolska, a to mój mąż Józef. Znacie nas dobrze z wzruszającej telenoweli Prosto w serce. Ale już w najbliższym odcinku poznacie naszych nowych sąsiadów i przyjaciół, prawdziwą rodzinę Maciejaków. Siku chcę! Stop! Tak szło dobrze. No musiał. Musiał się ten odezwać. Bo dziecko chce do toalety. Powiedziałem stać, to stać. A niech tylko krople uroni. Maciej! No i jak leci? O, jest pan reżyser. To już teraz macie przepróbowane i pójdzie jak z płatka, prawda? Tak. Uwaga. Gdzie jesteśmy?
Proszę, może państwo siądą, dobrze? Tak. Są gotowe. Proszę, proszę. Gotowe. Reżyseru. Uwaga, skupiamy się. Proszę. Szybko. Reżyserować, proszę. Uwaga. Zapalcie flotkę z tyłu tam. Hala! Piłaś. Akcja. Tak, to ja. Maria Dobrowolska. A to mój mąż, Józef. Znacie nas bardzo dobrze z wzruszającej telenoweli Prosto w serce. A już w najbliższym odcinku poznacie naszych nowych sąsiadów i przyjaciół, Macieja. Zaraz, no szumy jakieś, to cholera, no. Przepraszam państwa, a to dźwiękowiec ma kłopoty, mikrofony źle zbierają. Skupiam się, tak? Dobra, możemy. Uwaga, tak, ja wiem. Uwaga, akcja. Tak, to ja. Uważaj. No nie no, to nie mogę no. Zlał się mnie na nogi, no jopia no. Barbaro, nie krzycz, no. Cały ten materiał i tak jest nie do wzięcia. A co było nie tak? Ta pani. Tak. Jest za tęga na ubogą. O, przepraszam.